Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Źródłem do dzisiejszego vloga jest artykuł na portalu na temat pod tytułem Ukraińcy masowo opuszczają Polskę, wiadomo dokąd uciekają. Użyto tutaj dokładnie tego samego słowa, którego ja użyłem w swoim tytule. Artykuł napisała pani Dominika Stanisławska. Bardzo serdecznie panią Dominikę. Pozdrawiam, może zacznijmy od przytoczenia. Treści tego artykułu źródłowego. On jest niedługi, a potem będziemy go uzupełniać o inne informacje, inne dane, a także mój komentarz. Ukraińs Ukraińcy masowo zaczynają opuszczać Polskę, ale nie wracają do swojego kraju. Ich celem jest nasz zachodni sąsiad, Niemcy. Powodem są lepsze programy socjalne, lepsze zarobki i darmowe kursy językowe. O zjawisku informował portal obesrewatel.ua. Dziennikarze ujawnili, że w ciągu 2022 roku Polska opuściło prawie 350 tysięcy osób, z kolei Czechy opuściło 50 tysięcy osób. Większość z nich wraz z rodzinami i znajomymi pojechała do Niemiec. Z badań EWL. I studium Europy Wschodniej wynika, że Ukraińcy są głównie nastawieni na pomoc socjalną, a na tym tle Niemcy bardzo mocno się wyróżniają. Czyli tutaj już upada jeden mit tego, co nam wmawiano, że Ukraińcom wcale nie chodzi o socjal. Oni są głównie nastawieni na pomoc socjalną. Oczywiście mowa o tych, którzy teraz. Zalewają Europę, bo ci, którzy po 2014 do nas przyjeżdżali, byli nastawieni głównie na pracę, bo wtedy żadnego socjalu nie dostawali, przyjeżdżali tutaj, żeby zarobić pieniądze i żyć na lepszym poziomie za zarobione. Przez siebie pieniądze lub też z pieniędzmi tutaj zarobionymi, wrócić sobie na Ukrainę i tam żyć po królewsku, bo za miesiąc pracy w Polsce mogli zarobić tyle co za kilka miesięcy pracy na Ukrainie, a za miesiąc pracy w Niemczech nawet tyle co kilkanaście miesięcy pracy na Ukrainie. Teraz natomiast przeczytajmy sobie jeszcze raz. To zdanie, bo za jego wypowiadanie jeszcze pół roku temu, ba, jeszcze trzy miesiące temu, to pisowcy grozili zrobieniem krzywdy, mówiąc, że to jest rosyjska dezinformacja i rosyjska propaganda. A teraz, proszę bardzo, nawet w portalu głównego nurtu za EWL i Studium Europy Wschodniej, słucha, czytamy jeszcze raz w, w, z badań. EWL i Studium Europy Wschodniej wynika, że Ukraińcy są głównie nastawieni na pomoc socjalną, a na tym tle Niemcy bardzo mocno się wyróżniają. Ukraińcy jadą do Niemiec po lepsze życie. Jak pisze portal, 42% Ukraińców przeprowadziło się do Niemiec ze względu na wyższe świadczenia. 27%, a tylko 27% ze względu na wyższe zarobki. 99% ukraińskich uchodźców przechodzi kurs integracyjny. Ich dzieci uczą się w lokalnych szkołach, a dorośli uczęszczają na bezpłatne kursy języka niemieckiego. Ale portal dodaje, że tylko 31% uchodźców znalazło pracę. Tu znowu należy zrobić kropkę i powiedzieć sobie bardzo wyraźnie, że w Niemczech mamy jeszcze bardziej zaawansowaną postać choroby gospodarczej, jaka. Toczy też Polskę, ale u nas jest jeszcze trochę mniej zaawansowana. A mianowicie ta choroba brzmi tak. Miliony bezrobotnych i jednocześnie nie ma ludzi do pracy. To jest fakt. W Polsce, dzięki socjalowi, który wprowadziło prawo i sprawiedliwość, wytworzyła się grupa darmozjadów, która może pracować. Nie jest w żaden sposób chora, ani w żaden sposób inny. Nie może, z innego powodu nie może pracować. Normalnie mogliby pracować, ale im się nie chce pracować, lub też występuje u nich syndrom Ferdynanda Kiemskiego, czyli nie ma pracy dla ludzi z ich wykształceniem, bo na przykład skończyli wyższe studia i uważają, że w związku z tym są za dobrzy do pracy fizycznej, a jednocześnie, no niestety, do pracy umysłowej nikt ich nie chce. I oni nie rozumieją dlaczego. No nie przyszło im do głowy. Że może na przykład studia, jakie skończyły, skończyli są głównowarte na rynku pracy, albo tak dużo ludzi je pokończyło, że. <słuch> <słuch> że może na jakichś stanowiskach to są i coś warte, ale generalnie. To nie. Generalnie takich ludzi w Polsce jest kilka milionów, według różnych szacunków, różnie. I zwykle się uaktywniają po tym, jak to powiem publicznie na vlogu. Zwykle kilka do kilkunastu takich osób do mnie pisze, próbuje mnie wyzywać i twierdzić, że oni to szukają pracy, a nie mogą znaleźć. No a... i zadają mi pytanie dlaczego. A ujmę to w ten sposób z samego tego, co piszą, jak piszą, to można się domyślić dlaczego. Przerost ego, kompletny brak kwalifikacji i. Jak by to powiedzieć? No, syndrom Fendyn Ferdynanda Kiepskiego. To, to u nas to jest tak kilka milionów ludzi, którzy mogliby pracować, jest dla nich praca, ale nie chce im się pracować. I tam też mamy taki syndrom, że mamy z jednej strony bezrobocie, a z drugiej strony brakuje ludzi do pracy. W Niemczech jest to jeszcze bardziej zaawansowane, tam jeszcze większy odsetek, generalnie dwa razy większego społeczeństwa, Mogłoby pracować, ale nie pracuje, bo im się nie chce, i jednocześnie nie ma ludzi do pracy. Czyli jest i bezrobocie, i brakuje ludzi do pracy. Dlaczego to mówię? Ano, dlatego, że jak słyszę, tylko 31% uchodźców znalazło pracę, to moim zdaniem jest to manipulacja. Moim zdaniem 30, tylko 31% szukało? Bo w Niemczech, drodzy Państwo, jak nie jesteś wybredny. I jak bierzesz jakąkolwiek pracę, to bez problemu ją znajdziesz. Po prostu 31% znalazło pracę, a 69% nie. Być może dlatego, że miało za duże wymagania, a być może dlatego, że, i tutaj czytamy sobie kolejny akapit. Na zachodzie jest lepszy socjal. Jak zauważają autorzy badania, jeśli taka sytuacja nadal będzie trwać, to już w 2024 roku uchodźcy z Ukrainy będą największą grupą obcokrajowców w Niemczech, czyli większą niż Turcy. A także ubogaciciele kulturowi, których Angela Merkel ściągnęła w 2015. I tutaj jest clue. Po opłaceniu wszystkich miesięcznych wydatków, wszystkich: ubrania. Jedzenie czynsz, wszystko, uchodźcom w Niemczech zostaje średnio 494 euro, czyli około 2272 zł. Mogą zaoszczędzić te pieniądze. Czejcie? siedzą sobie wygodnie w Niemczech, nic nie robią, nic nie robią, żyją z zasiłków, jak połączy się w masełku i jeszcze mogą zaoszczędzić prawie 500 euro które na polski przekłada się na ponad 2000 zł, a na ukraiński to sądzę, że mogą zaoszczędzić za kompletnie nic nie robienie, siedzenie na w takich quasi w czasach w Niemczech, więcej niż na Ukrainie pewnie by zarobili. Zaczynacie rozumieć, dlaczego tak niewielu z nich znalazło pracę? Dlaczego nie mają motywacji do szukania pracy? No bo po cholerę, po cholerę, jesteś sobie z jakiejś miejscowości, ciężko pracowałeś, ciężko ci się żyło, eee, niski standard, musiałeś ciężko harować, mało zarobiłeś, mało z tego miałeś i nagle wyjechałeś sobie do Niemiec, dostałeś mieszkanie, całkiem dobrze ci się żyje, całkiem dobrze ci się mieszka, nie musisz pracować. Dostajesz za darmożkę więcej pieniędzy, niż musisz wydać, jeszcze możesz odkładać, no. To przepraszam za wyrażenie. Trzeba być bardzo gorliwym, żeby mieć w ogóle ochotę taką pracę szukać, bo po co? Jak wiecie z tego, no to wychodzi miesięcznie prawie 500 euro, to jest około 6000 euro rocznie. To przecież że na bardzo dobre wakacje można pojechać. A jak na Ukrainę do Odessy, to i pewnie na dwa miesiące i to jeszcze do tych najdroższych ośrodków typu All Inclusive. Może to dlatego, jak donosił portal Wirtualna Polska, w te wakacje na plażach w Odessie tłumy były. Może to właśnie Ukraińcy z Niemiec, i pewnie nie tylko z Niemiec, w sobie wracali i balowali za pieniądze, za e, z zasiłku zaoszczędzone. Lecimy dalej mogą zaoszczędzić te pieniądze. Prawie co ósmy, 13%, może miesięcznie zaoszczędzić ponad 1000 euro, czyli ponad 4600. Przykładowo, czteroosobowa rodzina uchodźcza z dziećmi w wieku między 5 a 18 lat może otrzymać miesięcznie wypłatę w wysokości 1700 euro, czyli 7822 zł. Wow! No, i to przy założeniu, że nie kombinują. O tych kombinacjach to będziemy sobie mówić za chwilkę. Ukraińcy opuszczają Czechy. Co może być powodem? Z kolei, na początku sierpnia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Czech opublikowało raport dotyczący zachowań rasistowskich i ksenofobicznych wobec uchodźców z Ukrainy. W nim napisano, że rosną w siłę tzw. ruchy antysystemowe. Co mają do czynienia wspólnego ruchy antysystemowe? Z zachowaniami rasistowskimi, ksenofobicznymi. Nie pamiętam, w którym z tych y, krajów, nie pamiętam już, czy w, y, w Czechach, czy y, na Słowacji, y, Ukraińcy zrobili sobie Bandera Party, y, kuczci bandery. No i Czesi albo Słowacy, bo nie pamiętam gdzie to było, no mieli jaja i powiedzieli nie. Przy czym to nie było ani rasistowskie, ani ksenofobiczne, to było antyfaszystowskie, bo banderyzm to chyba jednak trochę faszyzmem trąca i tam nie dokonano żadnych samosądów, ani innych tego typu okropnych rzeczy, tylko tam po prostu zrobiono raban i lokalna policja zaczęła robić z tym porządek. Także jeśli oni wyjeżdżają jakby z, z tych powodów, że tam trochę jakby już nie tak są traktowani, jakby chcieli, no to no, chyba nikt nie oskarża czeskiej albo słowackiej policji, która po prostu dba o to, żeby no, przestrzegać konstytucji. Ja przypomnę, że w polskim prawie też promowanie ustrojów totalitarnych, a bandery z takim quasi totalitarnym, czy ocierającym się mocno totalitaryzm, ruchem, no chyba jednak ewidentnie jest. Takie trochę mam wrażenie, nie? No, to że, 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 że to coś złego, tak? No, ale, ale mi się wydaje, że jeśli to tacy sobie wyjechali yy, do Niemiec, to mogą się przejechać. Bo w Niemczech to za próbę robienia czegokolwiek, co chociaż troszeczkę ociera się o próbę yy, gloryfikowania czegokolwiek, co kojarzy się nawet z nazizmem. No to od razu kaj, policja i kajdanki. Tam, tam, wiecie, w niemieckiej telewizji to by nie przeszło coś takiego, co na początku było w polskiej telewizji na trzy litery, że tam łączyli się z kolesiem z Ukrainą, on miał swastykę w tle. No i tłumaczenie, żeby było śmieszniej, wiecie jakie? Że to na pewno hinduski ten, yy, hinduski symbol szczęścia. <laughs> Czyli eksperci z tvn u tłumaczyli Ukraińców. Dokładnie tak samo, jak wcześniej tłumaczyli się skrajni... My to powiedzmy sobie wprost, na ziole, których TVN złapał ze swastykami. Po pamiętacie tych wafelkowców z lasu? Co to tam potem robiono o tę aferę? No to oni się potem tłumaczyli, że to... Nie, że to wcale nie był syndru, symbol nazistowski. Nie w ogóle, kurde. To był hinduski symbol szczęścia. No, no pewnie tak, tylko że Hinduski symbol szczęścia został wykorzystany przez tych zbrodniarzy na zoli. No i potem już niestety, ale no. No ci źli ludzie po prostu podpierdzielili Hindusom ten symbol, tak? No, taka prawda. I teraz jakieś tłumaczenie, że to na pewno chodziło o coś innego, no. Zwłaszcza, że no, chyba raczej ludzie, którzy go wykorzystywali to raczej tam nie uprawiali jakiejś tam jogi czy, czy innych tego typu rzeczy przy nim, tylko raczej inne rzeczy robili. Także to taka ciekawostka. No. Także tu, 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 tu się mogą troszeczkę przejechać, że się tak wyrażę. I oczywiście, żeby nie było wątpliwości, a broń Boże nie twierdzę, że każdy Ukrainię jest to banderowiec, wręcz przeciwnie. Uważam, że to jest tam raczej pewien odsetek, choć niestety, zwracam uwagę, że coraz bardziej widoczny, głośny, ekspansywny czyli rozlewający się i żądający uznania. I na przykład wśród władz pisowskich niestety to uznanie moim zdaniem znajdujący. Do tego stopnia, że przecież przez jakiś czas, teraz jest trochę przerwa, bo teraz sam Załęski się pisowcom odwinął, ale zobaczycie po wyborach znowu wróci do, do tego, co było kiedyś. A mianowicie były ataki na polskich patriotów, którym się promowanie barw bandery nie podobało, że, że, że to niedobra jest? Czyli taka próba wymuszenia na nas Polakach akceptacji banderyzmu. No, to już jest bardzo gruby mini-tmiszy, mi ta akcja, którą no, pisowcy odpierdzielali w Polsce przy współudziału le, niektórych mediów, nawet nawet licznych, bym powiedział. No, w Niemczech coś takiego nie przejdzie. To, to jeśli tacy Ukraińcy wyjechali do, do Niemiec. To mogą się zdziwić. A ja im nie będę współczuł akurat. Bo ja osobiście jestem przeciwny wszelkim totalitaryzmom. Wszelkim. I quasi totalitaryzmom też. Dobra, ale czytamy dalej. Jak można przeczytać w raporcie, w pierwszej połowie 2023 roku dochodziło do wypowiedzi ksenofobicznych i rasistowskich. Ze strony osób niezwiązanych ze środowiskiem prawicowym. Resort odnotował ksenofobiczne wypowiedzi pod adresem uchodźców z Ukrainy. miało one związek z zabójstwem młodego Roma w Brnie przez Ukraińca. W przyszłości należy się spodziewać, że wzajemne konflikty między Ukraińcami a Romami oraz Czechami mogą się nadal pojawiać. Czytamy. I to napisała pani Dominika, Dominika Stanisławska. Powiem szczerze, drodzy Państwo. Pierwsza rzecz, o której trzeba tutaj zwrócić uwagę, to przypomnieć to, co, co, yy, co było w QA ekonomicznym z ostatniego piątku. Tam też powoływałem się na źródło, medium głównego nurtu, które pokazywało, że Niemcy są trochę na tych uchodźców z Ukrainy wściekli, bo oni potrafią. No, oczywiście też nie wszyscy, ale niektórzy, eee, no kombinować z, z zasiłkami i rejestrować się w kilku miejscach i próbować brać kilka zasiłków. I tutaj jest pytanko. Czy ci, którzy wyjechali sobie z Polski do Niemiec, aby na pewno wyrejestrowali się z polskich miejsc, w których pobierają zasiłki, no konkretnie z ZUS-u, nie? Czy też nie próbują pobierać i polskich, i niemieckich zasiłków. I tutaj wypadałoby, może, żeby jakoś, nie wiem, może pisowcy, którzy zieją ostrą nienawiścią do Niemiec, na, może chociaż przynajmniej w tej sprawie, tak, dla dobra polskiego podatnika, e, e, jakby tak to powiedzieć, porozumiały się z Niemcami, może, by tak stworzyć jakiś jeden wspólny, tą bazę danych, najlepiej ogólnoeuropejską, żeby. Unik żeby uniemożliwiać Ukraińcom i nie tylko Ukraińcom, ale w ogóle wszystkim pobierać wielokrotnie świadczeń, wykorzystując to, że są różne systemy w różnych krajach. Dlaczego to mówię? Ano dlatego, że jakoś chyba z rok temu, może, może pół roku temu, no jakoś, jakoś, jakoś jakiś czas temu, była afera, że Ukraińcy, którzy wyjechali z Polski na Ukrainę, no zapomnieli kurczę, wyrejestrować się z polskich systemów ZUS-owskich, i cały czas chcieli sobie pobierać polskie świadczenia. Czy mówiąc krótko, wyłudzali świadczenia z polskiego ZUS-u. I co ciekawe, mimo tego, że jakby Polak y, wyłudzał świadczenia z polskiego ZUS-u, to by dostał zarzuty prokuratorskie, to im nikt zarzutów nie postawił, próbowano tylko odebrać im te świadczenia, które niesłusznie pobrali. No ale tam udało się to bardzo, bardzo niewielu. Mm. Generalnie no, duża część tych pieniędzy z polskiego podatnika mm, no, no, trafiła do nieuprawnionych ludzi. No bo oni sobie wrócili z powrotem na Ukrainę i, i zapomnieli. zapomnieli no, prawie celowo się nie wyrejestrowali, żeby, żeby siedzieć sobie na Ukrainie i brać kapuchę z, po, yy, z, Polski, z polskiego socjalu. I dlaczego to się rypło? No dlatego to się rypło, że Ukraina nie jest w Schengen. I w związku z tym mamy kontrolę graniczną. No i polscy pogranicznicy, jak wypuszczali Ukraińców z Polski, no to odnotowywali, że oni wyjechali. No i potem z tej bazy danych sprawdzono sobie, aha, dobra, wyjechał z Polski, nie ma go w Polsce. Dziękuję, do widzenia. Jeżeli taki Ukrainiec natomiast wyjechał sobie z Polski do Niemiec, no to nie opuszczał Schengen. Na granicy polsko-niemieckiej nie ma kontroli, w związku z tym polski system w ogóle nie wie, że taki Ukraińiec wyjechał, wyjechał z Polski. No i gdyby zapomniał wyjechać z Polski, tak jak jego koledza, tam ich było setki tysięcy chyba, no od cholery w każdym razie, gdyby taki wyjeżdżający do Niemiec no zapomniał się wyrejestrować i cały czas brał forsę, z polskiego, z polskiego ZUS-u, no to by, my nie mielibyśmy tego jak stwierdzić. I wtedy brałby i z polskiego, i z niemieckiego. A pojawiają się w dolnych częściach internetu takie pogłoski, że to co właśnie teraz Niemcy nagłaśniają, że ci Ukraińcy, niektórzy, sobie kombinują i biorą na przykład, wykorzystują, że w Niemczech są, że Niemcy to jest republika federalna, tam są kraje związkowe i że sobie biorą z różnych części Niemiec te zasiłki i tak dalej, że to jest dopiero początek, w tym sensie, że, że na przykład potrafią pojechać jeszcze dalej, zarejestrować się jeszcze w jakichś innych krajach, tam też jakiś socjalik przytulić i gdzieś tam sobie żyć. Także to trzeba by sprawdzić, drodzy państwo, no i może spróbować to odzyskać, ale spróbować to odzyskać jakoś tak skutecznie, nie? Nie tak jak ten ZUS, chyba nie wiem, 2% odzyskał tych pieniędzy wyłudzonych, nie mówiąc już o tym, że nawet tam nikt nie próbował postawić żadnego zarzutu, kardego. A przypomnę, we vlogu, w którym ja to nagłaśniałem, no to tam pokazywałem, że Polakom za wyłudzanie nie. Tego ZUS, yy, świadczeń, no to zarzuty karne stawiają. A tutaj nawet nikt nie próbował postawić tych zarzutów karnych, tylko była taka no, próba odzyskania pieniędzy. No chyba 2% się udało. No to pytanie, ile procent tych, które wyje czy, tych, którzy wyjechało do Niemiec, nadal pobiera kasę z, yy, z tego? <śledzio> nadal popiera kapuchę z. Yy, yy. Z polskiego. Trzeba by to sprawdzić po prostu. I to można bardzo łatwo zrobić, tylko trzeba z Niemcami się nie kłócić, nie szukać wiecznie w, wszędzie wrogów, tylko po prostu grzecznie spytać. Niemcy też na pewno są zainteresowani. No bo oni też nie lubią, żeby ktoś im tam drynował system, tak? No tak jak a to wiadomo, że taki, który bierze z kilku, no to na przykład może być podstawa, żeby zabrać mu w Niemczech albo zabrać mu wszędzie, prawda? Że to jest. To trzeba by sprawdzić, czy, czy nie jesteśmy oszukiwani, naciągani. Druga rzecz, którą moim zdaniem trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że te dane o wyjazdach do Niemiec, tak jak słyszeliśmy, są z 2022 roku. Tam 350 tysięcy w 2022. Według danych, które ja posiadam, eksodus Ukraińców z Polski zaczął się na dobre w 2023 i to jakoś przed wakacjami. I wtedy to mogło wybyć dużo, dużo więcej niż te 350 tysięcy. Dlaczego? I tu zaczynają się pojawiać bardzo ciekawe rzeczy. W pierwszej połowie roku 2023 gruchnęła wśród społeczności ukraińskiej. Wiem, bo znam wielu Ukraińców, ja nigdy się z tym nie kryłem. Zresztą zawsze byłem w porządku w stosunku do Ukraińców od wielu, wielu lat. No, to jak się zaczął ten konflikt na Ukrainie, no to przecież ci ludzie, wokół których byłem w porządku, którzy byli moimi znajomymi, do dzisiaj są, no nie przestali być tymi znajomymi. Zaczęli mi wiele rzeczy tłumaczyć. Na przykład, dlaczego żaden z nich nie przyjął pod swój dach żadnego uchodźcy. I ja to nawet na vlogu kiedyś tam powiedziałem, potem nie za to szkalowano. A tu wiele wskazuje na to, że prawda, tak? To teraz portal na temat jakby potwierdził, tak? Bo oni tam mówili, że Krzysiek, ale oni tu nie przyjechali do pracy, tylko po socjal. No. To nie są tacy ludzie jak my. To nie są odpowiednicy takich ludzi jak ty, co to chcą ciężko pracować, tylko odpowiednicy takich, co to tam. Tych u was, co to tam za tym 500 plus gonią, nie? Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, tutaj nie można mówić, że każdy, nie można tego uogólniać, że mi tutaj nikt w żadne rasizmy nie szedł, bo, bo, to, bo to zło jest. Nikt, nikt nie, nie wolno iść w tę stronę, tak? Tylko chodzi o to, żeby pomagać tym, którzy naprawdę potrzebują pomocy, a nie pomagać tym, którzy wykorzystują niedolę narodu, niedolę kraju, i niedolę ludzi na froncie, do tego, żeby sobie wygodnie żyć bez konieczności pracy, nie? To tak jak z tymi uchodźcami z 2015. No, w Syrii była wojna, no, i wypadało Syryjczykom pomagać. No ale Syryjczykom, a nie na przykład Erytrejczykom czy innym ludziom z czarnej Afryki, którzy wykorzystali cierpienie Syryjczyków, po to, to, żeby się pod nich podszyć i dostać się do Europy i nie musieć pracować do końca, do, żyć sobie na, na cudzy kosz, nie? No, mam nadzieję, że to rozumiecie. No, to są jednak zupełnie inne. Inne kwestie moim zdaniem. E... Także, ale wracając, drodzy Państwo. No w pierwszej połowie 2023 roku taka informacja w środowisku Ukraińców, że być może będzie odsyłanie Ukraińców na Ukrainę. Że na Ukrainie kończą się rekruci. Bo przypominam, pierwsza połowa 2023. Teraz to już nawet w głównym nurcie to mówią, no ale to było ponad pół roku temu, czy pół roku temu. Gruchta informacja, że tam na Ukrainie to wcale nie jest tak dobrze, jak mówią, że te sukcesy ukraińskie na froncie to propaganda, że mm, no jest problem z rekrutami, że na Ukrainie samej to już jest coraz ciężej, żeby tam nie wracać w ogóle, bo już są wręcz nawet łapanki na, yy, na ulicach, że, że do barów przyjeżdżają, wywlekają ludzi, no, że po prostu jest niebezpiecznie, że mogą zaciągnąć na front. Yy, I że, ponieważ słabo idzie, to że mogą próbować ściągać ludzi spoza Ukrainy na Ukrainę z powrotem, żeby walczyli na fro froncie. A ponieważ Polska taka no bardzo zawsze wyrywna była w stosunku do mm, i, i spolegliwa w stosunku do rządu um, e, Żołyńskiego, że w Polsce to, na, i, i jakby się to zaczęło dziać, to w Polsce na pewno będą to robić, że po prostu w Polsce jest niebezpiecznie siedzieć dla tych Ukraińców, którzy uciekli z Ukrainy e, i że i, 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 i że trzeba uciekać. No i oni wtedy Właśnie pod koniec pierwszej połowy w wakacje zaczęli masowo zwiewać z Polski, właśnie do Niemiec, między innymi, bo było takie przekonanie w tej społeczności, że Niemcy to z Załańskim się jakoś specjalnie nie lubią i że jak yy, Morawieckiego, czy tam pana Dudę, pan Załański poprosił o odsyłanie Ukraińców na front, to oni się na pewno zgodzą. Natomiast jak się, jak poprosi tego Szolca, to Szolc im powie, spadaj. No i potem się okazało, że, że no kurde, że, że coś w tym jest, tak? Potem media głównego nurtu podały właśnie, że um, najpierw, że na Ukrainie gruchnęła informacja, że jest problem, że, że właśnie cała masa ludzi no, nielegalnie wyjechała, w tym sensie, że albo za łapówkę, albo za podrobionym e, za podrobionym tym kwitkiem, jakimś zaświadczeniem o niepełnosprawności, czy coś takiego, no i, i że i Ukraińcy to by chcieli, żeby oni wrócili, a potem gruchnęła informacja, że Polska to już nawet odsyła. Czy się okazało, że te jakby, jakby, te, yy, że te, jakby to powiedzieć, że te obawy się potwierdziły, nie? I teraz robi się, się ciekawie, naprawdę. Bo teraz, tak to jakoś dostałem, nie wiem to, sierpień był jeszcze, na pewno nie sam początek sierpnia, raczej druga połowa sierpnia, ale nie powiem wam dokładnie kiedy. Właśnie od moich znajomych Ukraińców, którzy wyjechali do Niemiec, i nie mówią, że Krzysiek, my nie wiemy co robić, może będziemy jechać jeszcze dalej na zachód. A się ich pytam, dlaczego? Co wam się źle w Niemczech siedzi? Słuchaj. Gruchnęła informacja, że Załański się będzie dogadywał z Szolcem i że będą tutaj z Niemiec też odsyłać ludzi. I czy ty coś wiesz? Ja mówię, ja nic nie wiem, słuchaj, no może to rosyjska dezinformacja, może propaganda, no ja w każdym razie nic nie wiem, wiecie. Ja to z Niemcami to mam mało coś tam wspólnego, no tam czasem kiedyś jakieś zleconko z jakiejś niemieckiej firmy wpada, ale, ale generalnie to ja tam mało wiem o Niemiec, nie? Oni się tego bardzo bali, nie? No to był, był sierpień. A teraz nagle, słuchajcie, jedzie sobie tam Załęski na ONZ, do tego Nowego Jorku. Tam zaczynają się, mam wrażenie, tak trochę smerać z panem Scholzem. Zełenski zaczyna gadać, że Niemcy to jest tego, ten jego ich teraz największy przyjaciel. Zaczyna gadać, że Niemcy powinni być, chyba jeśli dobrze zrozumiałem, stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Czyli kurde, ONZ to jest organizacja, która powstała po to, żeby już nigdy więcej nie było drugie, czegoś takiego jak druga wojna światowa. Czyli to jest organizacja tak naprawdę, która powstała tak trochę no kurde, nie wiem jak to powiedzieć, no przeciw Niemcom? Po to, żeby ci ludzie już nigdy w życiu takiego hardkoru nie odpierdzielili, nie? No teraz oni by mieli wchodzić do najważniejszej rady jako stały członek? Trochę taki świat na głowie, nie? No ale to by się zaczynało zgadzać, że ten Zełęski się, się yy, z, z Szolcem, z Niemcami dogaduje. Może to jest czysty przypadek. Może to zbieg okoliczności. Może próbują się dogadać z Niemcami na zasadzie takiej, że Polska już wydoili z całego sprzętu wojskowego. Więcej już chyba się nie da. No chyba, że Morawiecki z kumplami będą oddawać Ukraińcom te nasze nowe zarobione, nowo zakupione sprzęty, nie? Wcale bym się nie zdziwił, jakby, jakby zaczęli je też im oddawać. Ech. No ale mówiąc krótko, my już jesteśmy bardzo wydojeni, nas już nie bardzo jest czego dojść. Na Niemców jeszcze jest. No to, to, to może na przykład dlatego? Może dlatego, że Niemcy rządzą w Unii Europejskiej a Scholz, a Zełenski bardzo chce do Unii Europejskiej, no to, 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 to na pewno lepiej się dogadać z Niemcami w sprawie wejścia do Unii Europejskiej, bo to oni tam rządzą, niż próbować wejść za pośrednictwem Polski, no bo my to jesteśmy bardzo przynajmniej za, za rządów PiSu skłóceni z tą Unią Europejską, nie? Może to o to chodzi. A może o to chodzi, że może właśnie o tych. Od odsyłanie tych ludzi na front? Nie wiem. Natomiast na pewno jest to bardzo ciekawe. I tyle drodzy państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Piszcie w komentarzach, co wy o ten temat myślicie. Hej pa.